Łobuziaki! Jestem właśnie po premierze Overwatcha i chciałabym się z wami podzielić moją relacją. Byłam w Poznaniu, ja byłam w Poznaniu w Multikinie, w Starym Browarze. Bilet 30 zł, żeby zobaczyć sobie na dużym ekranie filmiki z Overwatcha, krótkometrażowe. No i dostać SUA. SUA to jest gwarantowany dla każdego upominek od. Tym razem od Blizzarda, tak? Była cosplayerka, którą możecie zobaczyć sobie u mnie na Facebooku. Dzieciaków Blasty. Która świeciła. Świeciła jak szczelała, tak? No. No dosyć skromno było. To była tylko jedna sala, ale wypełniona. Ale wiekowo bardziej takich starszych niż ci. Chociaż chyba jednego widziałam, takiego nastolatka widziałam. No i co ja dostałam? No w sumie tak, powiedzmy, co ja chciałam dostać z flagu, co ja chciałam. Kula chciał dostać koszulkę. Jak ja dostanę, to będzie miał dwie koszulki. Ja chciałam dostać torbę. No taką torebkę z Overwatcha na przykład. A co dostałam? Co dostałam z flagu? Dostałam kubek. O, kubek. Taki plastikowy kubeczek. Dobry na grilla chyba, nie? Bo się nie stłucze. No tak. Z dużym logiem sponsorów, tak. Były dwa wersje. Wdowa. Czarna wdowa i smuga. Oj, ta widać. Mamy. Dwa kubki mam. No i jeszcze, znaczy się, jeden kubek był. Jeszcze było takie coś. Nie rozpakowywałam tego. Instrukcja jest. Francusko? Tak, nie po angielsku, tylko po francusku. Druga wersja. Dobra. Rozpakuję teraz. Czy was. Zobaczymy, co to jest. Znowu logo sponsora. Więc tak, swag się składał z dwóch rzeczy. Tego czegoś czerwonego i z kubeczka. Z tego kubka. No, więc tak. I to był od Coli, tak? Nie był od Blizzarda i. Jedna paczka, druga paczka, ale na foliówkach to nie się dzielili. Tak. Ok. Mamy ten, słomkę. Do kubka chyba. To jest w komplecie. A! Spadło mi. Cookie Sport, tak? Są dwie. Są dwie. Tu mamy. Poradzimy sobie bez instrukcji. Tu mamy strzałeczkę, tak, strzałeczkę, więc pewnie tą słomeczkę w tą strzałeczkę. Dziureczkę. Pewnie będzie trzeba nadmuchać. I taki mamy raz i drugie i hajo, hajo, hajo. Sobie można pomachać. Albo mnie coś cię dali za słaga, coś cię dali za słaga. No, chyba po to to. Nie, słomeczkę się wrzucacie, to ucieknie. Overwatch do boju! O, dobra, no to tak. No to mamy naszego swaga. Bonusowa nagroda od Bizon. Na całą salę figurka żołnierza 70
6. Jak ją było można zdobyć, tą figurkę? Pod siedzeniem szczęśliwa osoba miała złoty bilet. Ja mam! I wygrałam! Taki mam złoty bilet. No, zobaczcie, jak to się działo! Zadam Ci bardzo trudne pytanie. Aczkolwiek moim pytaniem było, ile obrażeń zadaje Bastion trybem mężniczym w jednym pociskiem. Ale myślę, że to pytanie Ci daruję. Notabene to jest 14. Pytanie jest takie. Ile osób liczy jedna pełna drużyna w Overwatch? 6. Brawo! Tak więc figurka wędruje do Ciebie. Uwaga ciężka. Niestety transportu nie zapewniamy. Tak i tutaj. Okej. Jo, moja figurka! Moja! Pakujemy ją. Nie rozpakowywałam ją, nie wiem jak wygląda. Tu mamy ją tutaj jest. Pudełeczko całe, wygląda pudełeczko, wszystkie strony. Mamy ten, mamy zamiast białego styropianu, mamy szary styropian. Szary styropian. Okej. Okay. Dobra, to tak zrobimy. Nie wygląda to moje wyjaś. Weź mi też. Mamy na styropianu logo, o, mamy tutaj też nawet logo Overwatcha z góry nogami. Chyba tak powinno być. Logo Overwatcha. Sarda. Jest. Mamy. Okej. Okay. Jest żołnierz. To nie ty. Tu jeszcze mamy skrytkę. Tu mamy skrytkę. Tu też się coś chowa. Odstawka. Odstawka. Mamy jak zamocować go. A, tu mamy. Demo. Kto tam wy instrukcję? Dobra. Jest. Yes. 76. Więc podsumowując, ja z premiery jestem zadowolona. Jestem zadowolona, bo udało mi się to być fajny gadżet. To jest moja pierwsza figurka. Zdobyczna.
A, jeszcze wracając co do filmików, które były na ten, na w kinie, no to cała impreza jakoś 1,5 godziny trwała i ten, i nic, nic nowego nie pokazali. Te wszystkie filmiki krótkometrażowe już były dostępne w internecie. I... A, no to jeszcze teraz rozpakujemy grę. Grę dostałam dzisiaj. A zamówi ją w listopadzie. W listopadzie, o. To jest tutaj, w takim pudełeczku mam. A w środku mamy inne pudełko. Pudełko ją z grą. Origins edycja. Tak właśnie wygląda. Ja potrzebuję bohaterów. Jesteś z nami. I w środku mamy plastikowe opakowanie na gierkę. Będziemy koda do gry wpisywać i dzisiaj będziemy grać. O, polska wersja języka. Okej. Okay. Co mamy w środku? Co mamy w środku? W środku mamy płytę. Nie pokażę wam, bo tam jest. Wyjemy. Mamy płytkę. Mamy płytkę. Dostałam skórkę. O, skórkę. Dowy. Darmowe karty do Hearthstone'a. Tutaj. Darmowe karty. Co tam jeszcze dostałam? Darmowy bohater Jaina. To Heroes of the Storm. No i wersję próbną do Warcrafta. World of Warcraft. Chyba do 20 poziomu. Pamiętam, że do 20 poziomu przecież było można sobie pograć niedawno za darmo i zdobywało z Paladyna Hearthstone. No i to jest tyle. Wtedy zobaczenia, chyba.